Astoria i Legia Warszawa, dwie moje życiowe miłości koszykarskie. No i od razu mamy content dobry. No mogliśmy tego zatrzymać, miał Jordany na nogach. Dzień dobry, był pan kiedyś na meczu koszykówki Astorii Bydgoszcz? Nie. Yeah. A chciałby pan pójść? Bo tutaj bilety rozdajemy. Chętnie, ale nie mam czasu, ale może pan dać sadanko. O, dobra. Super, to sekunda. Jeden i drugi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale bardzo ładnie, Andrzej. Ładnie to zrobiłem? Petarda. Zgodnie z przepisami raczej. Czasami zapomnę kierunkowskazu, ale ogólnie jest okej. To się wytnie. No, tu idzie para, zobacz. Gdzie? Ale po twojej stronie trzeba. Dzień dobry, nie przepraszam. You speak Polish? No. Oh, okay. So did you guys ever go to a basketball game in Bydgoszcz? Would you maybe want to go on Saturday? We play on the team and we give away free tickets. Okay. If you guys are interested, there is two tickets for you guys. Could you give us one more? Of course, no problem at all. Thank you. No i widzicie, moje Polish American się sprawdził. Polish American się sprawdził. Ile zostało? Prosto z LA. Czyli warto było jednak studiować, co? W Stanach. Tak. Przy Larosie jesteśmy, pozdrawiamy Larosę od razu. Będziemy robić live'a, także zapraszamy. Byli państwo kiedyś na meczu koszykówki w Bydgoszczy? Nie, dziękuję bardzo. Nie, nie zainteresowali? Okej, dobra. Disrespect. Byliście kiedyś na meczu koszykówki w Bydgoszczy? No, byliśmy kiedyś. A jesteście zainteresowani przyjść w sobotę? No, czemu nie? Zaraz dajemy bilety. Dobra. Proszę bardzo. O, znakiem proszę bardzo. O. Dziękuję. My jesteśmy za dobrzy, nie? W tym co robimy. Szybka akcja, 40 minut, fajna inicjatywa, rozdawanie biletów ludziom, którzy nie byli nigdy na meczu koszykówki. Powiedzieli, że będą, także zobaczymy. Zapraszam. Zapraszam. W sobota 15:30.